Dziś pora na podłoża. Trudno wyobrazić sobie prawidłowy, zrównoważony wzrost roślin bez dobrania odpowiedniego podłoża. Ja postaram się wspomnieć, jakie wybrać i co zrobić, żeby prawidłowo te nasze piękności mogły się rozwijać. Zacznijmy od podłoża. Podłoże to podstawa sukcesu w uprawie. Możemy zatem wybierać to uniwersalne i lekko modyfikować. Ono jest na bazie substratu torfowego, gdzie dodatkowo ma cenne składniki mineralne, które wystarczą roślinie na te 3 tygodnie prawidłowego wzrostu. Co jest też ciekawe w przypadku tego podłoża, że aklimatyzuje, czyli roślina przesadzona z donicy na nowe miejsce bardzo ładnie potem rozbudowuje swój system korzeniowy. A dla roślin bardziej wymagających jest podłoże uniwersalne z nawilżaczem. Nawilżaczem, a zatem zawiera w swoim składzie substancje, które jak sorbent, jak gąbka magazynują wodę i składniki pokarmowe. Róże, bardzo wdzięczne i atrakcyjne rośliny, warto zawsze przesadzić je w nowe podłoże, żeby dostały nowej energii. Sprawdzamy zawsze, jak wygląda bryła korzeniowa, delikatnie spulchniamy, żeby ten start był właściwy. Pierwsza, następnie druga. Podłoże wybieram to z nawilżaczem, bo wtedy roślina mniejszy stres przechodzi. I następnie proszę zobaczyć, idealne, brunatne, zdrowe. Wysypuję w sposób o, taki jak trzeba. Układam spulchnioną bryłę korzeniową róży. Następnie proszę, druga też już o, idzie. Podsypuję tak, żeby ładnie wykorzystać te wolne przestrzenie i następnie kolejnym zabiegiem będzie podlanie, żeby to powietrze i ta faza gazowa uciekła i roślina tak już czuje się idealnie do dalszego wzrostu i na naszym balkonie, tarasie róża będzie wyjątkowo atrakcyjnym dodatkiem. Alternatywą podłoży torfowych są podłoża bez torfu. Tak, jest to możliwe, Szanowni Państwo. I jeżeli przyjrzymy się dokładnie strukturze i fakturze tej wyjątkowej formy tych podłoży, to możemy zauważyć to, że ta struktura jest taka pulchna i miękka. Czym to należy tłumaczyć? Podstawą tych podłoży bez torfu są różnego rodzaju włókna drzewne, ale także i materia organiczna w postaci kompostu, czyli już gwarantuje start i niezbędne składniki pokarmowe. Co jest jeszcze istotne? To podłoże zostało jeszcze dodatkowo zmodyfikowane, czyli wzmocnione przez glinkę i nawilżacz. Glinkę, a zatem mamy gwarancję, że substancje tutaj pokarmowe, jakie się znajdują, będą powoli uwalniane, czyli to jest istotne, natomiast nawilżacz, że cały czas będziemy otrzymywać optymalne nawilżenie. To podłoże będzie właśnie zawsze takie jak trzeba, bez możliwości przesuszenia. I teraz, jeżeli chcemy wybierać takie podłoże, wybieramy szczególnie dla roślin, które będziemy zjadać, które będą dla nas cenne i wartościowe. Zioła na pewno są pod tym względem wyjątkowe. Trudno wyobrazić sobie smaczną kolację czy też uroczysty obiad bez dodatku aromatycznych ziół. W tym przypadku mam piękną macierzankę, która od razu wzbudza i pobudza moje kubki smakowe. Jest też lawenda, gdzie jeszcze za kilka miesięcy pięknie zakwitnie, ale już teraz czuję zapach Prowansji. I też dodatkowo mamy tą macierzankę taką zwartą, gdzie jak jeszcze zakwitnie, będzie cennym pożytkiem dla pszczół. Stąd też teraz, wykorzystując to podłoże bez torfu. Dlaczego jest bez torfu? Ponieważ torf, jak wiemy, jest materiałem, można powiedzieć sobie, też takim substratem, produktem, który jest trudno odnawialny. A zatem dbamy o środowisko, staramy się, żeby produkt był w pełni ekologiczny i właśnie na pewno to podłoże uniwersalne bez torfu spełnia te wymagania. Ja staram się ładnie tutaj
wysypać warstwę, delikatnie ułożyć. Następnie przesadzam, zwracając uwagę na bryłę korzeniową, żeby ją troszeczkę tak wytarmosić. I cóż, i już ładnie umieszczam w podłożu, w tym podłożu, tutaj w tym przypadku lawenda, proszę, też ją staram się w centralnej części, żeby kolorystycznie ładnie upasować. I kolejna macierzanka, która swoim zapachem naprawdę zniewala. Wsadzam je tak, żeby znalazły się na odpowiedniej głębokości. Widzę, że tutaj troszeczkę jest za dużo. O, proszę, już kompozycja jest w miarę stworzona. Postaram się jeszcze delikatnie obsypać tym właśnie podłożem bez torfu, po to tylko, żeby zagwarantować roślinom wspaniały wzrost, ale także i bezpieczny, bo to jest istotne, że przecież, tak jak już wspomniałem, rośliny te będziemy wykorzystywać w kuchni, stąd też ważne jest, żeby podłoże było super ekologiczne, zasobne w składniki pokarmowe. Ja teraz ładnie tutaj tylko umieszczę poszczególne rośliny, potem oczywiście należy pamiętać o podlaniu i stąd też już przez wiele miesięcy, a nawet przy dobrej uprawie przez kilka lat, możemy cieszyć się szlachetną, piękną rabatą z naszymi ziołami. Uprawa roślin aromatycznych jest wyjątkowym doznaniem, bo nie dość, że te olejki eteryczne pobudzają nasze zmysły, możemy przecież wykorzystać te różne części rośliny w naszej kuchni, to dodatkowo mają wyjątkową wartość odstraszającą. Są naturalnym repelentem, chroniącym nas przed komarzycami.